Nie, 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 nie chowamy jeszcze ciepłych czapek i kurtek. Przed nami ochłodzenie. Co prawda mrozu nie będzie, ale chłodzik da się odczuć. Co jeszcze przyniesie nam pogoda w weekend? O tym już teraz Weronika Pigus. Dzień dobry Państwu. Jutro nad Pomorze dotrze skraj rozbudowującego się z nad Morza Norweskiego wyżu arktycznego. Z północy zacznie do nas napływać już od godzin porannych zimna masa powietrza pochodzenia arktycznego, ale to oznacza, że noc będzie jeszcze dość ciepła. Z temperaturą od 3 do maksymalnie 7 stopni. Poza tym będzie pochmurno i mglisto. Miejscami może pojawić się słaby deszcz lub mżawka, głównie na południu regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, wzrastający do dość silnego nad morzem. Ciśnienie wynosi 998 hektopaskali i nad ranem zacznie rosnąć. Jutro przez większą część dnia niebo będzie pochmurne. Miejscami pojawi się słaby deszcz, deszcz ze śniegiem lub mżawka. Późniejszym popołudniem od północy regionu zacznie się wypogadzać. Termometry pokażą od 3 do 4 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami dość silny. Ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale i jeszcze nieco wzrośnie. Na Bałtyku w nocy wiatr północny i północno-wschodni o sile od 4 do 7 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia wiatr północny i północno-wschodni o maksymalnej sile od 6 do 7 stopni w skali Beauforta. Stan morza 4 do 5. Dziękuję Państwu za spotkanie. Trochę przepełnione arktycznym chłodem. My też robimy wszystko, by przywołać wiosnę, ale zdaje się, że musimy na nią jeszcze trochę poczekać. Dobrego wieczoru. Do zobaczenia.